Dzień dobry. Panie komendancie, chciałem zapytać, czy to ogródek tam pod oknem jest? Proszę zgasić kamerę. Dlatego, że nie może pan nagrywać. A dlaczego nie mogę? Dlatego, że jest. Proszę uzyskać zgodę od wojewody. Proszę zgasić czyją? Kamerę. Czyją zgodę? Od wojewody. A pan jest osobą prywatną? Proszę mnie nagrywać, proszę opuścić w tej chwili. Nie, ja chciałem pana zapytać, czy nie, jest ogródek? Jest rzecznik prasowy, proszę Rzana, zapytać. Przyszedłem, jest tam ogródek pod oknem. Nie wiem, czy jest, czy nie ma ogródka. Proszę... Uprawa tam jest. No chciałem zapytać, czy jest pod waszym oknem, na waszym terenie. Proszę stróży zapytać, proszę nie nagrywać. A dlaczego? Ja sobie nie życzę. Proszę pana, pan jest w miejscu służbowym. Czy Straż Łowiecka może wykonywać czynności służbowe w ubiorach cywilnych? Przepraszam, ale pan sobą my tu prowadzimy dochodzenia, a one są... No, no dobrze, ja w dochodzenia nie wnikam. Ale są tajne i jakby pan mógł, prawda, nie filmować jednak czynności służbowych... Ja nie filmuję tajnych waszych dochodzeń, filmuję tylko, proszę pana, wasze ubiory i wasz ogródek pod oknem. I pytam się pana komendanta, czy jest ten ogródek, to pan komendant nie jest łaskaw odpowiedzieć, mimo że to jest pod waszym oknem. Jest pod naszym oknem i proszę zapytać stróży. Dobrze, zapytam. No, bo nawet... A pan, panie komendancie, może wykonywać swoje obowiązki służbowe po cywilnemu? Jak po cywilnemu? A co, koszula w kratę to jest służbowa? A pan w jakiej chodzi koszuli? Proszę pana, ja nie jestem komendantem Państwowej Straży Łowieckiej. Do munduru koszula w kratę przysługuje? I serdaczek? No to pańskim zdaniem to jest serdaczek, tak? Nie, pytam się, ale czy koszula... pańskim zdaniem to jest serdaczek, tak? To jest serdaczek, tym razem służbowy. A, służbowy, o, dziękuję. Tak. Proszę pana, a koszula pana, w kratę... Proszę nie filmować. Pytam się, czy proszę, koszula ja w kratę wykonuje. Przeglądam akta i proszę stąd... A to mnie pańskie akta nie interesują, nie akta nie zagląda. Zabiera czas, proszę stąd wyjść. Proszę pana, chciałem uzyskać kilka odpowiedzi od osoby publicznej, pełniącej swoje funkcje w cywilnych ciuchach, podczas gdy ustawa mu tego nie dozwala. I pan mi mówi, że pan czyta akta służbowe. Jako cywil, jako co? Tajniak? Panowie, abyście sadzili te pomidory? Mógłby pan w pracy nie przeszkadzać, jeśli to możliwe? Pytam się, kurde, czy pan sadził te pomidory tam pod oknem? I te, które leżą tu na parapecie. A proszę pana, mógłby pan w pracy nie przeszkadzać? Mógłbym, oczywiście. Pan mi odpowie na pytanie. Pan jest strażnikiem. Podobno, bo po cywilnych ciuchach i po dżinsach trudno poznać. I ja już po uzyskaniu odpowiedzi odchodzę. Pan jest... Czyli rozumiem, że pan jednak zdecydował się stać tu z kamerą, tak, i przeszkadzać w naszej nie, pracy. Nie, chcę uzyskać odpowiedzi. Czy sadził pan te pomidory? Proszę pana, ja nie muszę z panem rozmawiać. Proszę pana, nie musi pan, ale powinien, bo pan pełni tutaj, proszę pana, funkcję za pieniądze podatników. Gdyby pan był łaskawy nie przeszkadzać mi w pracy, to byłbym bardzo wdzięczny. Dobrze, no niech mi pan odpowie na to pytanie, ja już sobie wychodzę. Pan ciągle mi przeszkadza w pracy w tym momencie. Proszę pana, proszę mi odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Jeżeli trzeci raz powiem, że pan mi przeszkadza w pracy, to pan zrozumie? Proszę pana, pytanie, odpowiedź zrozumie. Tak czy nie? Pan to sadził? Pan mi przeszkadza. Pan dbał o ten ogródek? Proszę pana, ja z panem nie będę rozmawiał na ten temat. Proszę pana, czy to są pańskie pomidory te za oknem? Panie Lipiec, czy to są pańskie pomidory za oknem? Pan je tam sadził? Nie. A czyje są, jeśli można? Nie wiem, bo pan tak... pana, nie prowadzę. No, pan ma tak usytuowane biurko, 2 metry od okna, że nie ma możliwości, żeby nie widział pan. A pan, panie Flor, sadził te pomidory? Nie, nie sadziłem. A kto sadził? Nie wiem. Czy mógłby mi pan wskazać konkretnie, gdzie się mogę dowiedzieć o tym ogródku? Ja nie mogę panu wskazać, bo ja nie wiem, ale teraz poproszę legitymację, bo ja pana nie znam.
Przepraszam bardzo, w takich porteczkach. Proszę legitymację. Ja pana jaką nie znam, legitymację nie. Pan chce? No a jaka pan chce? Jaka pan ma legitymację? Ja jestem obywatelem. Jako obywatel. Jako obywatel, wyborca PiS-u, proszę pana, przyszedłem zobaczyć, jak moja władza wypełnia obowiązki za swoje. Legitymować, że, pan że ja jestem obywatelem Polski. Kim pan jest w ogóle? Obywatelem Polski, wyborcą, proszę pana, który chodzi na głosowania. Ale ja nie wiem. I który płaci podatki. Każdy płaci podatki. No tak, tylko że nie każdy ma szansę ich trwonić w ten sposób, jak wy. W jaki sposób? O taki, lekceważąc swoje obowiązki i źle wykonując obowiązki. Ale to jest czy mogę się, pytanie. Czy dobrze, mam prawo do takiej oceny. Czy mogę się dowiedzieć, gdzie mogę się dowiedzieć w tym ogródku? W biurze prasowym pan się umówi, tak jak o ogródki, tak? O wszystko tam się pan spyta, bo to jest baza iluś instytucji. Tak? Tak. I pod pańskim oknem pomidory, które leżą nawiasem mówiąc także i tutaj na parapecie, te same. A skąd pan wie, że te same? Zrobił pan badania? To niech pan sobie się przyjrzy. A ja nie a poprzednio znam. Jak fotografowałem, cały parapet był. Ale ja się nie znam. Mógłby pan nie filmować akt dochodzenia? Akt dochodzenia nie filmuję, nie interesują mnie. Interesuje mnie pański ubiór. Proszę pana, w miejscu pracy. Gdzie nie jest pan formacją tajną i nie jest pan upoważniony do noszenia ubioru cywilnego podczas godzin służbowych. Jak nie znajdę kogoś, kto mi na ten ogródek, to będę dopytywał dalej. Proszę bardzo. Panie Lipiec, do pana mam dwa pytania. Czy prawdą jest, że jest pan nadal łowczym w kole w Leśniku? Ale ja tu z panem w pracy nie muszę o tym rozmawiać w tej chwili. Pytam się. No, to też odpowiedź. Przepraszam bardzo. Nie. Czy prawdą jest, że postrzały myśliwi zgłaszają się tutaj do pana i tu pan wypisuje odstrzały? Proszę pana, jestem w pracy w tej chwili. No właśnie, i w pracy wypisuje pan dla myśliwych odstrzały. Czy widzi pan tu kogoś, komu wypisuje odstrzał? Nie, z takimi już rozmawiałem. Proszę pana. Sorry. Jeśli pan myśli, że ja jestem tu dzisiaj pierwszy raz, to pan się myli. No ja nie wiem, kiedy pan. No. Widziałem pana. Ale, proszę pana, wypisuje pan tutaj odstrzały? Może mi pan nie przeszkadzać? To nie pan to przyszedł pan mi zadaje prywatne pytania, kiedy ja w tej chwili jestem nie. zajęty i pracuję. Pytam pana, nie, czy jako strażnik przy tym biurku... Nie odpowiadam na żadne pytanie. Czyli potwierdza pan, tak? Taką odpowiedzią. Powiedziałem, że nie odpowiadam na żadne pytanie. Cześć.